jeszcze przyznaczyli to, że masz wspaniałą publiczność, naprawdę. Tylko twoje pamięci nigdy nie zawodzą. Nawet jak to jest zimno, ale to jest cudowne, naprawdę. Pięknie jest tutaj być z wami. Muszę wam powiedzieć, że... Muszę wam powiedzieć, że to jest spełnienie mojego marzenia. Bo pewnie tak jak wielu z was, siedziałam w 1994 roku przed telewizorem i trzymałam mocno kciuki za Editę, kiedy występowała w Eurowizji. I od tamtego momentu zaczęła się moja wielka fascynacja Editą. I właściwie wtedy, kiedy ją zobaczyłam na tej scenie, to pomyślałam, że chciałabym być tak jak ona. Chciałabym wystąpić na takiej scenie. Oczywiście nie da się być Edytą, ale była dla mnie wielką inspiracją zawsze i naprawdę jestem twoją fanką po prostu, Edyta, do tej pory. Bardzo ci kibicuję zawsze. Dlatego marzenia się spełniają, słuchajcie, bo nie dość, że dotarłam w końcu do tej Eurowizji, to dotarłam przede wszystkim tutaj na scenę i mogłam zaśpiewać z tobą. To jest naprawdę... Dla mnie. Proszę państwa, tym sposobem w Płocku specjalnie dla państwa pierwsza i ostatnia reprezentantka Eurowizji. To jest aktualne jeszcze tylko przez chwilę, tak? Więc jeszcze aktualne przez chwilę. Czy chcecie jeszcze raz zaśpiewać z nami? Na to uwaga. Maybe I've been here before. I know this room, I walk this floor. I used to